Witam Was, moi drodzy, bardzo serdecznie. Dziś pokażę Wam, w jak prosty i szybki sposób odebrać paczkę w paczkomacie za pomocą aplikacji InPost Mobile, czy tam Mobile. I słuchajcie, oczywiście wchodzimy sobie w Google Play, pobieramy sobie aplikację InPost Mobile. I tu widzicie, tutaj bardzo mało zajmuje, bo tylko 38 MB. Pobieramy sobie tą aplikację, czekamy aż nam się tutaj spokojnie zainstaluje. Wszystko oczywiście zależy, jaki mamy telefonik. I czekamy sobie chwilkę, tutaj kilkanaście sekund. Tutaj już jest. Otwieramy sobie oczywiście aplikację. W tym przypadku widzicie, od początku musimy się tutaj zarejestrować, zalogować. Rozpocznij. Czytamy sobie, jeśli chcemy. Dalej, dalej. Co tutaj nam ta aplikacja tutaj oferuje. Tu musimy przeczytać sobie ich regulamin. Oczywiście, by później nie było jakichś niedomówień niepotrzebnych, żebyśmy wszystko wiedzieli. Tutaj jest tego trochę. Oczywiście akceptujemy, wpisujemy nasz numer telefonu. I musimy go zweryfikować za pomocą tej SMS, kodu SMS. Możemy tutaj zweryfikować również pocztę, bo musimy i bierzemy dalej, jeśli to zrobimy. Tu sobie wpiszę moje dane. I jedziemy sobie dalej. Akceptujemy oczywiście. Wszystko rozumiem i dochodzimy do takiego momentu, spójrzcie, że widzimy wszystkie nasze przesyłki, jakie są ogólnie wysyłane do nas. Czy to przez Olksa, czy ktoś wysyła osobiście, prywatnie, indywidualnie, czy ktoś nam wysyła przez Allegro. Wszystkie przesyłki są z automatu tutaj wpakowane w tą aplikację i przy okazji nam po prostu przychodzi powiadomienie, że taką aplikację, że taką przesyłkę możemy sobie zwyczajnie odebrać. I zobaczcie, możemy to odebrać za pomocą kodu QR, możemy to odebrać za pomocą naszego numeru po wpisaniu odpowiedniego kodu w monitor, skrzyżujemy monitor całego paczkomatu i możemy to oczywiście również zrobić poprzez otwórz skrzynkę zdalnie. Tylko tego nie zrobimy oczywiście, gdy jesteśmy daleko od naszego paczkomatu, tylko bliziutko musimy być. I za chwilę do tego przejdziemy, pokażę Wam, jak to dokładnie wygląda pod paczkomatem, odbierając taką przesyłeczkę z InPost. I już tutaj jesteśmy pod paczkomatem InPost. No i słuchajcie, wchodzimy sobie oczywiście w aplikację, wybieramy sobie naszą przesyłkę i otwórz skrytkę zdalnie. Teraz oczywiście zezwalamy. Tutaj nasze miejsce, jesteśmy w lokalizacji tego paczkomatu. Gotowy, jeśli tak, tutaj nam odnajdzie lokalizację, otwórz skrzynkę. I w tym momencie skrzynka zostaje tutaj poprawnie otworzona. Tak to wygląda, tu widzicie dokładnie, Twoja skrzynka, piąta kolumna, tutaj drugi widzę rząd. Czemu tak jest? Taka informacja dlatego, że często jest tak też, że dużo osób podchodzi, wpisuje sobie kody w ekranie, a my sobie podjeżdżamy, załóżmy samochodu i otwieramy odpowiednią skrytkę. Tak, żeby po prostu zwyczajnie się nie pomylić, żeby nie zabrać tej przesyłki komuś innemu z ręki. Czasem tak bywało, że miałem takie przypadki, że ja sobie tutaj otwierałem kodem, a ktoś otwierał za pomocą aplikacji, no i pomyliliśmy się z względem przesyłek. Ale w takim przypadku było tak, że ja wiedziałem, że miałem po prostu zwyczajnie mniejszą przesyłkę, a przesyłka tej drugiej osoby zwyczajnie była znacznie większych rozmiarów. No i tak się dogadaliśmy normalnie. No zresztą widzicie, tutaj pisze dokładnie, która skrzynka, która skrytka i jaki rząd. I to wszystko w tym filmiku. Do zobaczenia w kolejnych poradnikach, filmikach. Cześć!